Sponsorem programu jest właściciel marki Filipiak Milano, producent naczyń kuchennych ze stali szlachetnej. Filipiak Milano. Na program zapraszają dystrybutor napoju Mintanina, Krakowska Szkoła Restauratorów, firma Robrut, dystrybutor włoskich wędlin długo dojrzewających. Cześć kochani, hotel Złoty Groń i Stebna, moim gościem jest Szymon Kochut, właściciel Krakowskiej Szkoły Restauratorów. A chciałbym, żebyś powiedział naszym widzom odnośnie regionu tutaj, gdzie się znajdujemy. Trójwieś, dlaczego Trójwieś? Trójwieś, szanowni państwo, moi drodzy, Trójwieś, Koniaków i Stebna Jaworzynka. Tak po prawdzie są te trzy miejscowości. Pełna nazwa to jest Trójwieś Beskidzka. Jesteśmy w Beskidach Śląskich, tutaj też znajduje się i Stebna, hotel Złoty Groń, do którego serdecznie państwa zapraszam. Dlaczego taka miejscowość? No trój z tych trzech państw. Polska, Słowacja, Czechy. To się tak dokładnie nazywa Trzycatek. To jest jedna z tutejszych... Prawda? Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj generalnie jest taka gwara. Trochę polska, trochę słowacka, trochę czeska, trochę śląska. Tak po prawdzie nikt do końca nie wie, jaka ona jest. Natomiast na pewno region jest bardzo, bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o ten region, mnogość atrakcji. A dlaczego warto tu przyjechać, do tego hotelu? Dlaczego? Poza tym, że jest fantastycznie, pięknie, cudownie, wspaniale. Tak po prawdzie to tutaj zaczyna się Polska. Szanowni państwo, nieopodal nas znajdują się początki Wisły. Biała Wisełka, Czarna Wisełka. Po mojej prawej ręce znajduje się Barania Góra, stąd też ona wypływa. Na wprost mnie, tego nie widać oczywiście w tym momencie w kamerze, natomiast znajduje się Pałac Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Kubalonce. Każdy z państwa zna ten pałac chociażby z Tour de Pologne. To jest taka duża góra, gdzie wyjeżdżają wszyscy kolarze, ledwo już dają radę, zipią, natomiast cały czas dzielnie jadą do przodu. I tutaj zaczyna się Polska. Taki sam pałac, również Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, znajduje się na Helu, czyli generalnie od granicy do granicy. Co w kolejności? Mnogość lokalnych produktów. Zaczynając chociażby od czegoś takiego jak pstrąg, który jest również podawany w naszej restauracji. To jest akurat pstrąg według autorskiego przepisu pana Remigiusza Rączki, czyli również ikony, jeżeli chodzi o śląską kuchnię. Osoba znana z telewizji, znana, ceniona w całym kraju, tak po prawdzie. Natomiast łowisko tego pstrąga znajduje się bezpośrednio pod wspomnianym pałacem. Kilkadziesiąt lat nieprzerwalnie trwa połów w tym oto miejscu. I stebiańska polewka, biała polewka, która była robiona przez babcie, mamy od dawien dawna, nie wiadomo jeszcze jak długo. Tu jest akurat podawana w wersji troszeczkę zmodyfikowanej, mianowicie z ziemniakiem, jak również wędliną. Polewka to nic innego jak wywar na bazie wędzonki. Głównie wieprzowina. Fajnie pachnie. Prawda? Dobra, mocna wieprzowina z kitą. Kita to w języku lokalnym szynka. Biała polewka, gdyż jest zabielana. Kubuś, czyli placek ziemniaczany. W tym przypadku jest podawany z łososiem, miejscową śmietaną, kwaśną śmietaną, jak również pesto. Czy prywatnie dla mnie rarytas tutejszej kuchni, czyli polędwica. Polska polędwica wołowa, dokładnie to jest stek w wersji góralskiej, czyli z oscypkami. Sery te są produkowane tutaj w nieopodal w Koniakowie. Produkuje je pan o takim samym nazwisku jak moje, w życiu się nie spotkaliśmy, pan Piotr Kochut. Produkuje je w czymś takim jak Centrum Pasterskie w Koniakowie. Faktycznie są miejscowe, są lokalne. Jagnięcina, baranina, dziczyzna, góry są dookoła, różnego rodzaju smaki, które się znajdują. To jest region jedzeniowy. Natomiast jest jeszcze jedna fajna rzecz. Znajdujemy się na górze o nazwie Złoty Groń. Hotel również nazywa się Złoty Groń. Moi drodzy, wystarczy wyjść przed hotel i jesteście momentalnie na stoku, na bardzo dobrym, znanym również w Polsce stoku narciarskim. Czyli generalnie wszyscy narciarze mogą na spokojnie przyjeżdżać przez całą zimę w wakacje, rowery, spacery, kto co tylko i wyłącznie chce. Hotel o bardzo dobrym standardzie, o bardzo, bardzo fajnych pokojach. Tak, widzimy. No i chyba jeszcze jedna rzecz, za nami dookoła nas przepiękna panorama. Ogródek letni, proszę sobie wyobrazić, jak to będzie wszystko wyglądać, czyli w momencie, gdy będziecie państwo mogli zjeść posiłek właśnie na takim tarasie, korzystając z lokalnych, lekko regionalnych produktów, natomiast na pewno wszystko jest lokalne, patrząc się na góry, które nas dookoła otaczają. I to jest generalnie istotne. Jeszcze jedna ciekawostka. Swego czasu była tutaj najwyżej położona porodówka w Polsce. O. Coś ciekawe. Taka ciekawostka. A tak podsumowując, możemy powiedzieć, że jak wygląda jedzenie, widać. Jak chcecie spróbować, jak smakuje, zapraszamy was tutaj do hotelu Złoty Groń i Stebnej. Szanowni państwo, jedzenie smaczne,
lekko góralskie, lekko restauracyjne. Dobre. Oprócz tego jest tu również karczma, która serwuje już takie prawdziwe góralskie jedzenie typu kwaśnica, tudzież podobne rzeczy. Serdecznie zapraszam w imieniu Mariusza, swoim Szymon Kochut, Krakowska Szkoła Restauratorów oraz Kuśnia Smaków. Sponsorem programu był właściciel marki Filipiak Milano, producent naczyń kuchennych ze stali szlachetnej. Filipiak Milano.